Nie będziemy teraz wnikać w umysł ludzki, bo to jakby nie jest tematem tej prezentacji. Ja chciałbym wam bardzo przybliżyć, na czym polegają przede wszystkim studia psychologiczne i co jest ciekawego w moim instytucie. Nie będę was odganiał od tego, ponieważ uważam, że jeśli ktoś jest zdecydowany i zainteresowany, to i tak pójdzie w te studia, natomiast jeśli ktoś nie będzie chciał, to z nich z pewnością zrezygnuje w trakcie. Mam tu przygotowany tekst, a oczywiście chciałbym czytać, posiłkować się nim, ale nie przyszedłem tutaj, żeby go czytać, tylko żeby odpowiadać na wasze pytania, więc najważniejsza część dla mnie będzie po tej prezentacji, czyli tam przy ciasteczku będziemy mogli sobie porozmawiać, będziecie mogli mi zadać pytania, z chęcią wam odpowiem na wszystkie pytania dotyczące psychologii, tego jak się studiuje, czy to ma sens. Oczywiście obiegowo krąży opinia o studentach psychologii, że idą na ten kierunek w jakiś sposób leczyć się, poznawać siebie. Muszę przyznać, że po pierwszym roku nikt nie stara się udowodnić, że jest inaczej. Niestety tak trochę wyglądają te studia. Natomiast psychologia nie jest żadną wiedzą magiczną, nie jest żadnym szamanizmem, nie jest żadną parapsychologią, tylko ścisłą nauką i to chciałbym wam przedstawić. Przede wszystkim studia psychologiczne istotnie odbiegają od tego stereotypu. Jest to jednocześnie kierunek, który możecie wybrać jako główny kierunek, czyli taki, którym będziecie dążyć i rozwijać się do właściwie do doktoratu, ja bym powiedział, bo osobiście nie chciałbym wyjść dalej niż poza magistra. Natomiast jest to coś, czym możecie się zajmować w przyszłości, jest bardzo szeroki zakres możliwości po tych studiach, ale stanowi to też bardzo dobre studia uzupełniające. Ja niedawno zacząłem na przykład studia prawnicze, i pomimo tego, że uznaję to połączenie za najlepsze, dalej żyję w przekonaniu, że psychologia stanowi ten basic, który chcę kontynuować, który jest podstawą do wszystkich działań, którymi chciałbym się zajmować w przyszłości. Dlatego jak najbardziej psychologia może stanowić zarówno główny kierunek, jak i kierunek dodatkowy. Jeśli chodzi o same studia, są to studia 5-letnie jednolite, czyli nie ma tutaj wyboru, nie ma rezygnacji po 3 latach, po licencjacie nie idziemy z ładnym dyplomem, nie możemy go zaprezentować mamie i powiedzieć, że jesteśmy już absolwentami uczelni wyższej. Mamy 5 lat. 3 pierwsze lata są najtrudniejsze. Nie oszukujmy się, tutaj mamy kanon, tutaj jest ostra selekcja studentów. Pierwszy rok służy temu, żeby z 200 osób zrobić 100 osób, tych osób, które rzeczywiście są zainteresowane danym tematem. Kanon opiera się na tym, że mamy 2,5 roku właściwie przedmiotów narzuconych nam i w 3 roku dostajemy swojego rodzaju swobodę, trochę wolności, szaleństwa, możemy wybrać sobie przedmioty, które nas rzeczywiście interesują. Na 3 roku, a szczególnie w 2 semestrze jesteśmy już w stanie się specjalizować, czyli wybierać ścieżki. Tutaj ścieżkami są na przykład ścieżka kliniczna dziecka, ścieżka sądowa, którą ja wybrałem osobiście i co właśnie chciałbym łączyć z prawem. Mamy ścieżkę psychoterapeutyczną, mamy ścieżkę naukową, która opiera się głównie na neuronaukach, czyli neurobiologii, neuropsychologii, kognitywistyce i tak dalej. Co daje nam zrobienie tej ścieżki przez te 2 lata, które nam tak naprawdę zostają po kanonie? Tak naprawdę poza ładną wkładką do dyplomu niewiele nam to daje. Daje nam to oględne podstawy jakiejkolwiek wiedzy w danej dziedzinie, natomiast tak naprawdę co najważniejsze jest podczas studiów, a szczególnie studiów psychologicznych, to branie praktyk, które zapewnia nam przede wszystkim uczelnia, dodatkowe warsztaty, które odbywamy na własną rękę i wszystkie możliwe inne aktywności związane z psychologią. Ponieważ na uczelni dowiadujemy się o teorii, dowiadujemy się ewentualnie, gdzie szukać dobrych praktyk i jak to może wyglądać. Najlepiej oczywiście polecam rozmowę tutaj wtedy z prowadzącymi zajęcia, z prowadzącymi dane specjalizacje, z prowadzącymi warsztaty, bo oni wtedy w bezpośrednim kontakcie są bardziej otwarci i mogą nam lepiej doradzić, jak się dalej rozwijać. Ponieważ psychologia, czyli te 5 lat studiów, to tak naprawdę jest dopiero początek. Jeśli byśmy chcieli pracować jako klinicysta, to już w ogóle to jest jakieś 2 lata, tutaj właśnie z koleżanką o tym rozmawialiśmy, to są 2 lata darmowej pracy, specjalizacji, jeszcze dodatkowych kursów, koło 5 lat przynajmniej nauki jeszcze po samych studiach, czyli w sumie 10 lat nauki, żeby wykonywać swój zawód dobrze, profesjonalnie i nikogo nie skrzywdzić.
Co mogę poradzić jeszcze na samym naujocie na psychologii? To dołączanie do wszelkiego rodzaju kół naukowych, które zdecydowanie wcześniej nam pozwalają się specjalizować. Ścieżki specjalizacyjne zaczynają się od trzeciego roku, koła od pierwszego. Od pierwszego roku również możemy rozpocząć uczestnictwo w badaniach. Czyli właściwie przychodząc na uczelnię, możemy pójść do prowadzącego jakiś konkretny rodzaj badań, czy to są badania sądówki, czy to są badania na EEG, na sprzęcie badającym psychofizjologiczne właściwości człowieka, czy wszystkie inne możliwe. Możemy już być asystentem prowadzącego badania od pierwszego roku. Wystarczy tylko chcieć i rzeczywiście się tym interesować. Do czego bardzo zachęcam, ponieważ uczy to nas między innymi metodologii, która jest najbardziej redukującym przedmiotem studentów na pierwszym roku. Na niej po prostu najwięcej osób oblewa i rezygnuje. Jeśli chodzi o nasz instytut, to rzadko się o tym mówi i na wszystkich innych prawdopodobnie przemowach i reklamówkach naszego Instytutu tego nie usłyszycie, ale ode mnie to usłyszycie, taki gratisik. Otóż chciałbym wam przeczytać, ponieważ jest tutaj bardzo dużo szczegółów, które boję się, że pominę, a nasz Instytut jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, jeśli chodzi o pracę naukową czy o pracę dydaktyczną. Właściwie całkowicie odnowiony, świetnie usytuowany, ponieważ pomiędzy Biblioteką Jagiellońską a Parkiem Jordana nowy budynek Instytutu o wysokiej klasy materialnym zapleczu do uprawiania nauki, prowadzenia badań i zajęć dydaktycznych wprowadzi was w psychologię w sumie w tym momencie na najwyższym poziomie w Polsce, ponieważ dostaliśmy jako jeden z czterech wydziałów na UJ-cie, Wydział Filozoficzny, a w tym głównie psychologia, dostał kategorię kształcenia A+, czyli najwyższą właściwie w Polsce. Jeśli chodzi o psychologię, to w Krakowie, w Polsce jesteśmy najlepsi, przykro mi. Koleżanka jeszcze będzie opowiadać, ale takie mam poczucie i z tym muszę się z wami podzielić. Jeśli chodzi o samo wyposażenie uczelni, można powiedzieć, że składa się ona piętrowo, czyli od piwnicy do szóstego piętra mamy co piętro zupełnie inny przedział nauki, inne pracownie psychologiczne i inne zakłady psychologii. Są to psychologie eksperymentalna, kliniczna, ogólna, społeczna, rozwojowa i wychowawcza. Pracownie mamy psychologii dziecka, emocji, motywacji, snu, psychofizjologii i tak dalej. O tej ostatniej, czyli jeśli chodzi o pracownię snu, można powiedzieć, że dla nauki możecie, moi drodzy, przyjść do nas, zapytać odpowiedniego prowadzącego, zaproponować, że chcecie uczestniczyć w badaniu na temat snu i spędzić z tym prowadzącym całą noc w piwnicy naszego instytutu. Nie polecam, ale wiem, że jest taka możliwość. I jest to tylko i wyłącznie w imię nauki. Jeśli chodzi o wyższe piętra, mamy na przykład cały sprzęt EEG do mierzenia elektrycznej aktywności mózgu, pomieszczenie, w którym to się znajduje, jest właściwie klatką Faradaya. Nie dostają się tam żadne inne fale, poza tymi mózgowymi. Oczywiście tutaj troszkę naciągam, natomiast chodzi o to, że rzeczywiście jest to profesjonalnie przygotowane. Do tego mamy okulograf do eye trackingu, który jest wykorzystywany między innymi w psychologii reklamy czy w psychologii sądowej. Mamy TMS, co jest moim osobiście ulubionym sprzętem, ponieważ jest to przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna, która pozwala w wyhamować lub pobudzić pracę niektórych części mózgu, co o ile komisja etyczna i prowadzący badania się zgodzi zrobić, możemy wykonać. Co więcej, jeśli chodzi na przykład o wirtualną rzeczywistość, która w tym momencie bardzo przoduje w mediach i ludzie się coraz bardziej tym interesują, można kupić sprzęt do tego. Są w naszym instytucie cały czas prowadzone badania i w tym zakresie. Co prawda trochę się rozgadałem, trochę byłem chaotyczny, natomiast jedyny sposób, żeby się do nas dostać, do tych pięknych skarbów, o których mówiłem, jest odpowiedni wynik z matury i olimpiada z psychologii, do czego bardzo zachęcam. Mam nadzieję, że ktokolwiek z was został zachęcony przeze mnie. Nie będę pytał kto, bo nie jestem jeszcze na tyle pewny siebie co do mojej przemowy, natomiast jeśli chodzi o rozmowę osobistą, zapraszam
na tył przy ciasteczku, tam was z pewnością przekonam i mam nadzieję, że będziecie chcieli pójść na ten kierunek, ponieważ pomimo tego, że jest to długa i męcząca przygoda, to uważam, że warto i dalej trzymam się tej tezy. Dziękuję bardzo.